Siostry testują! Dzisiaj testujemy zupki chińskie w smaku kurczaka i wołowiny. Chicken. To idziemy zrobić. I widzimy się po zrobieniu. Zaraz! I już zalane. I pęcznie. To będzie ją? Na pęcznie chyba, tylko trzeba rozmieszać. No. Którą pierwszą? To może tego kurczaka. No. Ta wołowina to mi jakoś... No jeszcze łyżkę wsadziłam. Nie wiem, nie przepadam za wołowiną. To masz, próbuj. Tą łyżką. Nie, tamta nie będzie do wołowiny. No, wiem właśnie. Chyba za dużo wody nalało. No właśnie widzę. No bo tu nie ma kreski żadnej na opakowaniu i nie widać dokąd nalać. Dmuchaj. Wiem. Nie, ja mam tą łyżką. No, tamta będzie do wołowiny. Nie, twoja jest twoja. Ale to z mięsem miałaś zjeść. Jeszcze raz, bo sam makaron nie miałam. Daj mi jeszcze raz. Musiałam sam makaron. No bo to gorące, to jak mam to wziąć? Taki krosu. Ale jak ja mam nie brać samego makaronu? No nie, to jest gorące. Ostre. Troszkę jest ostre, ale takie w miarę. Takie jak krosu. Poczekali trochę, jak wystygnie może. Coś nie wiem. Jak zupka chińska. Taka najtańsza. Co nie? Mhm. Taka trochę najtańsza zupka chińska. No się dziwisz, że trochę jak rosą, jak ty z kurczakiem. I trochę piekantna, ale nie za bardzo. Nie, jedliśmy ostrzejsze. No jedliśmy ostrzejsze, ale troszkę piekantna jest. Takie... Nie, w tej w ogóle nie czuć ostrości. Czuć. Nie? Tak. Tak, ja to zobaczyłam tamtą. Ja poczułam trochę. I ta jest tylko gorąca. Pikantna też jest troszkę. Gorąca, tylko troszkę dopiero co niedawno zalaliśmy. Tylko taka, no taka średnia. Jak najtańsza zupka chińska. No. Taka złota. Więc daję takie... na... Trzy. Takie pół na pół. Dwa. Może być. Dwa. To teraz z wołowiną. No. Żebym już oberwę. No tu chyba mniej wody. To jest ciemniejsza. To jest ciemniejsza, to może być ostrzejsza, no. Ale... Bo to była jaśniejsza. Bo to jest z wołowiną, do tego. Tamta pewnie będzie gorsza. Gorąca. Pokaż. Jak ktoś lubi więcej przypraw, to bardziej ta. Jak ktoś lubi mniej przypraw, to bardziej ta. Bo ta ma mniej przypraw, a ta ma więcej przypraw. Mi bardziej ta smakuje. Z więcej przyprawami. Daj na 5, bo... No, ja to jest więcej przypraw. No i w tej to czuć ostrość. Też jest ostro. Ale nie jest tak bardzo ostro. Okay. Taka troszkę piekantna na ustach. Bo ty wziął wcześniej. Ale nie jest bardzo ostra. Taka troszkę tylko piekantna. Daję na 5 to. Ta mi bardziej smakuje. Dobra. Ale ogólnie w ogóle lepsze. Inne. To ta niech będzie na 4. 5. Bo w sensie to też jest taka. Jak ktoś lubi mniej przypraw, to jest taka pół na pół. A jak ktoś lubi więcej być... przypraw, to ta. Ale ta jest lepsza. I to jak coś to z Lidla jest. Obie są z Lidla jakby co. Ta jest ostrzejsza, a ostre jest takie... No bardziej mi smakuje. Ostre. A tobie? Chwila. Ostrzejsza jest lepsza dla mnie. Ale ta też taka pół na pół może być. Ogólnie to nie jest żadna współpraca czy coś. Nie ale zapłacili nam za to. Najlepsza ale to jest ta. Najlepsza zupka. Ta to w ogóle 6 na 6. 10 na 10. To nieraz jedliśmy już. Tamto polecam. Często jemy. Tamto to jest teraz najczęściej co jemy. Tamto jest najlepsze. Dobra, no. To chyba na tyle. Tak, więc to było na tyle. Zostawiajcie łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał. I do następnego. Na ka.